Polscy przedsiębiorcy mają duże obawy przed Brexitem. Związane jest to przede wszystkim ze skalą eksportu do Wielkiej Brytanii, która jest naszym drugim bądź trzecim partnerem handlowym. I będzie to kraj, który znajdzie się poza Unią, więc wszyscy przedsiębiorcy będą musieli uczyć się, jak handluje się z krajem poza Unią. Warunki, które zmienią się dla polskich przedsiębiorców, to przede wszystkim Wielka Brytania będzie poza strefą celną. Czyli musimy się przygotować pod względem prawnym, pod względem podatkowym. To także przygotowanie się szczególnie mniejszych firm na konieczność odprowadzenia podatku VAT przy okazji odprawy celnej. Przy podpisywaniu umów musimy zwrócić uwagę na to, co jest w umowie, czyli że mogą zmienić się zapisy prawa, mogą być inne zapisy, które obowiązują obecnie. Ważne jest też, aby przedsiębiorcy przygotowali się pod jednym względem, czyli w okresie przejściowym mogą pojawiać się próby wyłudzeń i może być presja podpisywania umów, które będą niekorzystne dla przedsiębiorców, więc też trzeba je będzie dokładnie czytać. Polacy powinni zwrócić uwagę na to, co się będzie działo w okresie przejściowym, czyli jak zmieni się prawo, jaki będzie okres przejściowy. Dodatkowo powinni zwracać uwagę na przejściowe problemy z płynnością, które na pewno się pojawią po każdej stronie. I to, co ważne, to też powinniśmy pamiętać, że Brexit nie dotknie tylko polskich, brytyjskich przedsiębiorców. Musimy zwracać uwagę w szerszym kontekście na Brexit.